Zmarł Edward Baldys, leszczyński fotograf, fotoreporter gazety ABC, miłośnik muzyki i wodzirej. Miał 69 lat. Trwa protest fizjoterapeutów z leszczyńskiego szpitala. Wszyscy pacjenci, którzy mają wyznaczony termin zabiegów, na razie są przyjmowani według planu i wizyty nie są odwoływane. W czwartek 26 września na 14 sesji zbierą się leszczyńscy radni. Początek obrad o godzinie 14. Nielada Gratka czeka na miłośników tańca w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Poniec po raz drugi uczcił pamięć Antoniego Gościańskiego, pochodzącego z gminy, nieżyjącego już boksera. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.